Szanowni Państwo, dzień dobry. Witamy na briefingu prasowym Polski 2050 Szymona Hołowni. Jest z nami lider ugrupowania Szymon Hołownia, jest szefowa koła parlamentarnego Polski 2050 posłanka Paulina Hennig-Kloska i jest też Mirosław Suchoń, również poseł Polski 2050. Oddaję teraz głos Szymonowi Hołowni. Bardzo proszę. Drodzy Państwo, skuteczność polityków i ich przydatność do zawodu, do służby publicznej bada się nie tym, jak są sprawni retorycznie albo jak ogarniają w Twittera, tylko tym, jak rzeczywiście dzięki nim zmienia się życie ludzi. Życie ludzi w Polsce przez rządy Zjednoczonej Prawicy zmienia się na gorsze. Każdy to widzi, kto idzie do sklepu, każdy to widzi, kto idzie załatwić jakieś sprawy, które wcześniej dawało się załatwić w normalnym trybie, w sądzie czy w innych miejscach, ale widzimy to też codziennie choćby na stacjach benzynowych. Ja mówiłem o tym, pamiętacie może Państwo parę tygodni temu, jak wyglądają ceny gazu. Mówiliśmy w jednej z spółdzielni warszawskich na warszawskim Ursynowie, jak to jest, że ceny gazu na rynkach światowych spadają i to spadają o kilkadziesiąt, o 100%, a rachunki Polaków za ciepło rosną w tym samym czasie o 100, o 200, a nawet o więcej procent. Dzisiaj po tych wspaniałych danych, którymi chwalił się pan Obajtek, że tak dobrze mu idzie biznes, że Orlen zanotował rekordowy zysk kwartał do kwartału, mówimy o ostatnim kwartale ubiegłego roku, 300%. Skoro tak dobrze idzie biznes panu Obajtkowi, to postanowiliśmy zapytać pana Obajtka i rządzących, jak to się dzieje, że na stacjach tego, jak dobrze idzie mu biznes, nie widać w kieszeniach Polaków, w rachunkach, które za benzynę płacą. Zwróćcie państwo uwagę na cenę benzyny teraz. Bezołowiowa 95, 6,77 za litr. Ceny ropy naftowej na światowych rynkach dzisiaj są porównywalnie mniej więcej takie, jak były na początku 2021 roku. Wtedy przez polskie media szło wielkie larum, jak to jest, że benzyna ta sama, bezołowiowa, 95, dobija do 5 zł. Że to jest cena 4,70, 4,80, za chwilę będzie kosztowała 5 zł. W tej chwili kosztuje prawie 7. Cena ropy na światowych rynkach jest porównywalna. Różni się o kilka dolarów. Jeżeli nawet weźmiemy pod uwagę, że złotówka była wtedy silniejsza i powiemy sobie, że te 50 groszy na litrze trzeba jeszcze z tego zdjąć, to i tak powinno być mniej, to zadajmy sobie pytanie, dlaczego ta benzyna dzisiaj nie kosztuje 5 zł w Polsce, tylko kosztuje 7. Gdzie są te pieniądze? Gdzie jest ta różnica pomiędzy tym, za co Obajtek ropę kupuje i za co sprzedaje nam benzynę? Jeżeli zostaje w jego kieszeni, a on się sam do tego przyznał, pokazując przecież wyniki za grudzień ubiegłego roku, to trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego zostaje w jego kieszeni? A może chcecie się z nami, panie Obajtek i panie Morawiecki, pobawić tak, że teraz będziecie nas doić na paliwie po to, żeby obniżyć cenę przed wyborami? Po to, żeby przed wyborami rzucić Polakom ochłap i powiedzieć, no to macie, zobaczcie, dobrzy państwo, ludcy panowie, obniżyli o 2 zł, a wcześniej kradli bezczelnie, miesiąc po miesiącu nabijali sobie kabzę, podczas kiedy my musieliśmy za paliwo, a więc za wszystko, bo za paliwo płaci piekarz, za paliwo płaci fryzjer, za paliwo płaci każdy usługodawca, my musieliśmy płacić więcej, a on sobie nabijał kabzę. Jeszcze raz proszę was, żebyście zadawali sobie to pytanie. Nie oglądali ich perory i wystąpienia i grafiki, które robią i wrzucają, przerzucając się teraz tym, który jest sprytniejszy. Tylko zadajcie pytanie, dlaczego to nie kosztuje teraz 5 zł, tylko prawie 7? Surowiec, z którego to się robi, kosztuje prawie tyle samo. Dlaczego to, co dostajesz na ladzie, to, co kupujesz w sklepie, kosztuje drożej? Ktoś tu kręci, sprzedawca kręci, pośrednik kręci. Pośrednik się dorabia dzisiaj na tej sytuacji, w jakiej jesteśmy. UOKiK, który miał zbadać to, co działo się z cenami paliw, bo przecież to działo się już w grudniu ubiegłego roku, do tej pory nie wydał z siebie głosu. Gdzie jest ten UOKiK? Czym on się zajmuje? Zobaczcie, to jest element szerszego w ogóle myślenia tych gości o państwie przed wyborami. Oni dzisiaj
zarzucają nam, zarzucają nie tylko zresztą nam, że finansowanie partii politycznych, co jest oczywiście nieprawdą, u nas wygląda tak, a nie inaczej. Popatrzcie, jak PiS finansuje dzisiaj swoją partię polityczną. Ja już nie mówię o darmowych usługach, które na ich rzecz świadczy, obchodząc te przepisy, telewizja publiczna, spółki Skarbu Państwa. Popatrzcie na wpłaty, które dzisiaj widzimy na rachunkach PiS-u. Menedżerowie wielkich polskich spółek, Orlenu, Enei, Polskich Kolei Państwowych. Janek Szyszko, obecny tutaj na konferencji, dzisiaj całe zestawienie wrzucił na Twittera. Prawie 400 tysięcy. Przecież to jest dojenie spółek Skarbu Państwa, które wypłacają tym swoim menedżerom państwowo-partyjnie umocowanym pieniądze, żeby oni wpłacali to, obchodząc mechanizm finansowania partii politycznych, na fundusz partyjny, na Prawo i Sprawiedliwość. A te 37 tysięcy miesięcznie, prawie 500 000 złotych dla Rydzyka na transmisję mszy świętej, to co to myślicie jest z państwowych pieniędzy? To przecież też jest w oczywisty sposób obchodzenie mechanizmu finansowania polityki. To jest nabijanie kabzy swoim pociotkom politycznym po to, żeby później przed wyborami czy w wyborach mieć z tego korzyść. Dzisiaj możemy oczywiście dyskutować o tym, który z polityków jak się nadmie, jak nabzdyczy i jak opowie, że troszczy się o Polaków. Tu jest dowód tego, jak się troszczą o Polaków i tutaj to jest jak w laboratorium wymiernie pokazane. Dzisiaj pytajcie o skuteczność tego rządu nie na Twitterach i nie na wiadomo jakich ich konferencjach prasowych, gdzie będą kłamać w żywe oczy. Pytajcie na stacjach benzynowych, pytajcie w sklepach spożywczych, tam dzisiaj pytajcie, w spółdzielniach mieszkaniowych, pytajcie tam, gdzie dostajecie pensje, tam dzisiaj pytajcie o to, czy te rządy, których dzisiaj doświadczamy, służą Polakom, czy im nie służą. Oczekujemy dzisiaj nie tylko od UOKiK-u, żeby się wreszcie ogarnął i odpowiedział nam na pytania, na które wciąż chcemy odpowiedzi, ale żebyśmy dzisiaj usłyszeli od Obajtka wreszcie, dlaczego robi nas w konia. Dlaczego benzyna nie kosztuje 2 złote, czy nawet 1,5 złotego mniej, skoro powinna tyle kosztować, bo tak wynika z cen surowców, które dzisiaj są dostępne na rynku do kupienia. I jeszcze jedna rzecz. Oni się dzisiaj chwalą, że zrezygnowali całkowicie z rosyjskiej ropy. Nie oni zrezygnowali z rosyjskiej ropy, tylko rosyjska ropa zrezygnowała z nich, bo im zakręcili kurek w ten weekend. W ubiegłym roku razem z Niemcami było przecież jasne zobowiązanie Morawieckiego, do końca roku wychodzimy z rosyjskiej ropy i co? I jeszcze 2 miesiące można było ją pompować, płacąc temu krwawemu reżimowi. I pewnie by pompowali dalej, gdyby im Putin tego nie zakręcił. Ta bezczelność woła o pomstę do nieba, a na pewno o pomstę do wyborców, bo nasza cierpliwość, nie tylko nasza przecież tutaj, ale cierpliwość Polaków patrząc na te bezeceństwa powinna się chyba wreszcie skończyć. Powinni wreszcie zacząć oczekiwać uczciwych rządów. Takich, które jeżeli ropa kosztuje 80 parę dolarów za baryłkę, cena na stacji paliw jest taka, jak kiedy ropa kosztowała 80 parę dolarów za baryłkę, czyli benzyna kosztuje 5, a nie 7 zł. Szanowni Państwo, z końcem tygodnia w zasadzie zakończył się okres ferii zimowych w Polsce. I niestety statystyki są takie, że tysiące dzieci, które zwykle mogłyby począć z rodzicami choćby w górach albo urodziny znajomych, przyjaciół, a nie wyjechały w tym roku na ferie. Między innymi dlatego, że ich rodziców po prostu na te ferie nie było stać. A nie było ich stać między innymi dlatego, że przejazd dzisiaj z nad morza w góry kosztuje po prostu dużo więcej. Między innymi dlatego, że właśnie mamy zawyżoną cenę paliwa. Coraz większą grupę osób dotyka w Polsce ubóstwo energetyczne. Statystyki pokazują to wprost. Grupa osób dotkniętych ubóstwem energetycznym, dzieci uczące się w zimnych pokojach, to jest fakt tej zimy. Również mamy firmy, które upadają. Przykład chociażby całych branż, które ponoszą ogromne straty, jak branża ceramiczna, jak piekarnie, które zastanawiają się nad sensem kontynuowania dalej działalności, zamykają się dlatego, że nie stać ich na kontynuowanie dalej działalności gospodarczej, do której muszą dopłacać. Co robią przez miesiące całe spółki Skarbu Państwa? Generują nadmiarowe zyski. Dorabiają się naszym kosztem na wojnie. Tego, na to dalej nie możemy pozwolić. Szanowni Państwo, to jest sytuacja, w
której rząd przymyka oczy i pozwala okradać Polaków. Przez całe 12 miesięcy pokazywaliśmy, jak te sprawy można rozwiązać. Chociażby, nie wiem, wskazując, że w gazie można było rozszerzyć tabelę regulowaną o większą grupę podmiotów. Rząd wolał pompować nadmiarowe zyski, by najprawdopodobniej, nie wiem, wypłacić w formie dywidendy, wprowadzić do budżetu państwa i w ten sposób mieć pieniądze na wybory. Ale to jest koszt, który na co dzień ponoszą Polacy. Właśnie ci Polacy, którzy nie pojechali na ferie, którzy toną w ubóstwie energetycznym, którzy zamykają swoje firmy. Kto powinien dzisiaj bronić Polaków? No nikt inny jak URE, UOKiK. To są instytucje państwa, które zostały tak upartyjnione, że zamiast bronić Polaków, chronią rząd przed prawdą. To, o czym mówił Szymon Hołownia, UOKiK od wielu tygodni nie potrafi pokazać danych wyników kontroli przeprowadzonych w Orlenie na bazie grudnia. Ale myśmy przez miniony rok bardzo często zwracali się do tych instytucji, między innymi do UOKiK-u, kiedy rozchwiany rynek węgla pokazywał transakcje spekulacyjne i zawyżone ceny. Zwracaliśmy się, by zbadać, co dzieje się na rynku węgla, jak mafie węglowe zarabiają na przeciętnym obywatelu. UOKiK odmówił interwencji i zbadania tego obszaru. Kiedy pompowane były ceny na towarowej giełdzie energii, gdzie otwarcie nawet przewodniczący Komisji Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, pan Suski, mówił, że faktycznie na giełdzie dochodzi do spekulacji, do których nie powinno dochodzić, URE nie podjął żadnego działania, które zapewniłoby monitoring tej giełdy i wyciągnęło wnioski, pokazało, gdzie pieniądze wyciekały i kto za te spekulacje odpowiada. Tak samo jest teraz. Widzimy, jak na stacjach paliw rosną ceny do niebotycznych rozmiarów. Obserwujemy niebotyczne zyski Orlenu, które wyciekają po prostu z naszych kieszeni. Co robi UOKiK? Od tygodni nie może dojść do prawdy, ukrywając prawdę przed Polakami. Nie ma na to naszej zgody. Te instytucje będą po wyborach odpolitycznione, tak by mogły faktycznie chronić obywateli. Ale także tutaj, na stacji Orlenu, zaczyna się proces oligarchizacji państwa. To tutaj z kieszeni Polaków wyciągane są środki finansowe, które następnie wielką pompą tłoczącą kierowane są do kieszeni nominatów politycznych Prawa i Sprawiedliwości, którzy zostali umieszczeni w poszczególnych spółkach, czy to w Orlenie, czy w spółkach energetycznych, czy w Azotach. I ci menadżerowie, odpłacając się za ten polityczny parasol, pompują te pieniądze na konta Prawa i Sprawiedliwości, żeby ta partia mogła za to robić kampanię wyborczą. Takiego skandalicznego mechanizmu nie ma w żadnym demokratycznym państwie w Europie, a bliski on jest tym państwom, które za naszą wschodnią granicą funkcjonują i tam właśnie rosną te polityczne oligarchie, które niszczą swoje państwa. I trzeba powiedzieć dzisiaj też bardzo otwarcie i wprost, ci polityczni menadżerowie, którzy pompują z kieszeni Polaków środki finansowe także na stacjach Orlenu, oni odpowiadają dzisiaj, także oni odpowiadają dzisiaj za to, że Polacy mają kłopot z przeżyciem od pierwszego do pierwszego. My już wielokrotnie o tym mówiliśmy, że z tą polityczną oligarchizacją trzeba skończyć i w najbliższym czasie zgłosimy projekt ustawy, który reguluje te kwestie. Będzie to projekt ustawy, który przewiduje stworzenie specjalnego rejestru, rejestru, w którym będą umieszczeni polityczni nominaci, tak żeby oni nie mogli korzystać z możliwości zatrudnienia w państwowych spółkach. To jest niedopuszczalne, żeby poseł czy minister, który utrzymuje ten rząd, jednocześnie jego rodzina, czy on sam był zatrudniony w spółkach Skarbu Państwa i tam był opłacany za tę polityczną usłużność. Taki projekt ustawy niebawem się pojawi i będziemy realizować skutecznie to odseparowanie politycznych nominatów od państwowego koryta, co niszczy nasze państwo, niszczy te spółki i niszczy wspólnotę, którą wszyscy jako naród jesteśmy. Szanowni Państwo, jeżeli są pytania do któregoś z uczestników naszego briefingu, to bardzo proszę. Ja mam pytanie. Dzień dobry. Pana przewodniczącego. Czy jest porozumienie w sprawie paktu cenarskiego, czy będzie podpisanie tego porozumienia z Państwa strony? Jak z naszej strony wygląda to tak samo, jak ze wszystkich innych stron.
A więc porozumienie jest, zostanie podpisane. To jest wstępne porozumienie, tam nie ma jeszcze ani nazwisk, ani precyzyjnie wyznaczonych geograficznych decyzji o okręgach tych czy innych. Natomiast to porozumienie jest, będzie podpisane. W tym tygodniu można spodziewać się jakiegoś pierwszego kroku w tę stronę. W mojej ocenie koszty życia. To myśleliśmy jeszcze rok temu, że to bezpieczeństwo będzie tym głównym wątkiem, który będzie organizował nam przestrzeń. Dzisiaj widać, że będą to przede wszystkim koszty życia, ze względu na to, że no oczywiście jest wojna, mamy tego świadomość, natomiast tą wojną i jej skutkami można zarządzać w różny sposób, jeżeli chodzi o to, co dzieje się na koniec w portfelach obywateli. Rząd Zjednoczonej Prawicy popełnia na tej drodze same błędy. Polacy ubożeją. Pierwszy raz od bardzo wielu lat widzimy realne zubożenie społeczeństwa. Nie mamy pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Perspektywy na nie są coraz mniejsze, a to oznacza spowolnienie rozwoju naszego kraju. Dzieją się takie rzeczy jak te, o których tutaj dzisiaj mówiliśmy, że jesteśmy po prostu oszukiwani na pieniądze przez Obajtka, przez spółki inne energetyczne w ten oto sposób, że kupują taniej surowce, a drożej sprzedają nam paliwo czy ogrzewanie. To wszystko, tego się nie da zamieść pod dywan. Jesteś w stanie propagandą rządową dotrzeć do 4-5 milionów Polaków i skutecznie próbować ich przekonać. Natomiast rachunki za paliwo w spożywczaku na stacji benzynowej płaci pewnie około 30 milionów Polaków i do nich ta rządowa propaganda dostępu nie ma. Ulotką wyborczą w tym roku są rachunki, które są przesyłane do skrzynek wyborczych Polaków. Są paragony, które będą otrzymywali w sklepach i na stacjach benzynowych i z tych ulotek wyborczych, z tych paragonów, rachunków wynika bardzo jasno. Rząd Zjednoczonej Prawicy nie zna się na rządzeniu Polską. Rząd Zjednoczonej Prawicy okrada swoich obywateli. A panie przewodniczący, co pan na to, że premier tak często punktuje, zajmuje się punktowaniem błędów rządów koalicji PO-PSL, chociaż Prawo i Sprawiedliwość rządzi no już od ponad 7 lat? Myślę, że to po pierwsze jest ta ich metoda, której nie potrafią się wyrzec. To znaczy, to nadal jest grupa partyzantów siedzących w lesie i walczących z całym światem, który ich atakuje, z liberałami, Brukselą, salonem medialnym. Oni żyją w swoim wyobrażonym, zbowidowskim świecie bojowników o wolność i demokrację, z którymi, jak mówię, wojuje cały świat. To są urojenia. Niestety oni tę urojoną narrację są w stanie przekazywać skutecznie jakiejś części wyborców, odciętych od innych źródeł informacji. Natomiast jeżeli pyta mnie pan o wypowiedzi pana premiera Morawieckiego, one po prostu nie mają żadnego znaczenia. To znaczy śledzenie wypowiedzi premiera, który nie decyduje o niczym i jest tak naprawdę popychadłem i podwykonawcą w rękach swoich politycznych mocodawców i który każdego tygodnia budzi się pewnie z myślą, czy jeszcze tym premierem z łaski pańskiej będzie, czy też może zostanie mu to odcięte, nie ma po prostu znaczenia. Zajmowanie się Morawieckim, słuchanie Morawieckiego, słuchanie jego piętrowych kłamstw, nie ma po prostu żadnego sensu, szkoda na to tracić czas i energię. Już lepiej słuchać brutalnych i szczerych wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, Ryszarda Terleckiego, czasem nawet Suski coś przybąknie, co ma większy ciężar gatunkowy. To smutne, że Urząd Prezesa Rady Ministrów można było w 38-milionowym kraju, wielkim kraju Unii Europejskiej, sprowadzić do tego poziomu, do którego sprowadził go Mateusz Morawiecki, a przecież oczekiwania były wielkie. Menedżer, człowiek obyty w świecie, członek Rady Gospodarczej przy Donaldzie Tusku. No a teraz widzimy, że prawdziwego premiera poznaje się nie po tym, jak zaczyna, ale po tym, jak kończy. Ja mam pytanie. Jak pan ocenia to, co dzieje się w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju? Myślę, że to jest rzecz, która powinna być do spodu wyjaśniona, bo to są rzeczy, które z tych doniesień medialnych, które mamy, budzą bardzo poważny niepokój. Wygląda na to, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, czyli miejsce, które powinno wspierać konkurencyjność polskiej gospodarki, tak pchać do przodu polską naukę, żebyśmy nie byli krajem montowni, tylko krajem, który wymyśla rzeczy, tworzy światy,
tworzy nową rzeczywistość, jest w tym wyścigu, który dzisiaj toczy się na świecie, ważnym graczem, że zostało to zamienione w kolejną maszynkę do wyprowadzania pieniędzy w reklamówkach. Dla kolesi, dla rodziny, dla przyjaciół, dla znajomych. Pamiętamy trenerów od kupowania respiratorów, trenerów narciarskich. Pamiętamy fundusze ministra Czarnka, Villa Plus, teraz fundusz przy ministrze finansów. Oni przed wyborami chcą wyprowadzić z budżetu, ze środków publicznych jak najwięcej pieniędzy w reklamówkach dla swoich pociotków, żeby obejść mechanizm finansowania wyborów i finansowania polityki. I będą to bezczelnie robili, śmiejąc nam się w twarz, do samego października. Takie rzeczy powinny być wyjaśnione do samego spodu, bo to nie jest tylko kwestia tego, że jeżeli dostał te pieniądze jakiś koleś czy pociotek, to nie dostał ich naukowiec czy firma, która rzeczywiście mogłaby coś zmienić na rynku, ale to jest kwestia zaufania obywateli do państwa. Po naszej, mam nadzieję, wygranej będzie dokładnie tak jak z Orlenem, o którym tutaj mówiliśmy. Jak wygramy wybory, to w Orlenie nie będzie ludzi Kaczyńskiego, nie będzie też ludzi Tuska i nie będzie też ludzi Hołowni. Tylko będą kompetentni menedżerowie, sprawni fachowcy w przejrzystych procesach decydujący o tym, jak zarządzanie naszym wspólnym dobrem będzie wyglądało. Natomiast tę konkretną kwestię będzie trzeba, mam nadzieję, wyjaśnić jak najszybciej, bo jak mówię, tu jest rzecz nie tylko zaufania obywateli do państwa, ale też konkurencyjności gospodarki, no i ukrócenia tego kolesiostwa, na które nie możemy się zgodzić. Jeżeli wyczerpaliśmy państwa, to jest nam bardzo miło. Dziękujemy. Dziękuję.